Dzień dobry. Serdecznie na konferencji pana marszałka Sejmu. Oddaję głos panu marszałkowi. Dzień dobry państwu. Tradycją stało się, że spotykamy się przed każdym dniem obrad albo przed każdą serią dni obrad, żebyście państwo mieli na bieżąco wiadomości o tym, co Sejm planuje, co się w Sejmie dzieje. Przed nami w tym tygodniu dwa dni obrad. Zaczynamy jutro o godzinie 9, kontynuujemy w czwartek. W czasie tych dwóch dni zajmiemy się kilkoma rzeczami. Jutrzejsze posiedzenie rozpocznie się od złożenia ślubowania przez wybraną na ostatnich obradach panią członek komisji do spraw pedofilii. Mówiąc kolokwialnie, wiecie, że ta nazwa jest bardzo długa. Działanie tej komisji było przez długi czas zablokowane. My dążymy do tego, żeby to działanie odblokować i tę komisję odblokować, a więc pani Karolina Bućko złoży ślubowanie. I chciałbym, żebyśmy jeszcze w czwartek wybrali przewodniczącego albo przewodniczącą tej komisji, a więc ja jeszcze dzisiaj uruchomię pewnie procedurę. Ona dotyczy prezydium Sejmu, zgłaszania kandydatów na przewodniczącego, przewodniczącą tej komisji i będziemy mogli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w czwartek mieć już komisję z nowym kierownictwem, taką, która szybko ruszy do działania. To będzie początek jutrzejszego posiedzenia. Później będzie wywołująca wiele emocji ustawa o mrożeniu cen energii. Zajmiemy się też ustawą o górnictwie. To też jedna z tych pilnych ustaw, które zostały nam w spadku po niedziałającym Sejmie w ostatnich miesiącach ostatniej kadencji. Musimy szybko ją przeprocesować, uchwalić, żeby górnictwo mogło normalnie, spokojnie funkcjonować od 1 stycznia. Chodzi tutaj o odroczenie płatności różnego rodzaju danin. Trzeba taką ustawę szybko uchwalić. W kolejnym dniu, w czwartek, zajmiemy się, mam nadzieję, że Komisja Ustawodawcza przedstawi nam takie sprawozdanie, sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej w sprawie jednej z komisji śledczych, Komisji do zbadania wyborów kopertowych. Dzisiaj jest Komisja Ustawodawcza o 17 bodaj i będzie nad tym procedować. No i dokonamy tego wyboru, o którym mówiłem wczoraj. Będziemy mieli też drugie, mówiłem dzisiaj, czyli przewodniczącego komisji do spraw pedofilii. Będziemy też mieli pewnie drugie czytanie tego projektu dotyczącego mrożenia cen energii. Tak to mniej więcej wygląda w dużym zarysie. Być może będziecie mieli jakieś pytania. Ja oczywiście chętnie to wszystko doszczegółowię. W poniedziałek i wtorek, jak wiecie, maraton sejmowy związany z głosowaniami nad składem Rady Ministrów. A to jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Dzisiaj będziemy też procedować na prezydium, a jutro mam nadzieję na Sejmie, zmianę regulaminu Sejmu związaną z głosowaniem nad premierem w drugim kroku, tak zwanym. Kłopot jest ten, który próbujemy rozwiązać, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI wieku wybieralibyśmy tak jak papieża w XIX, jeszcze tylko białego dymu brakuje w tym całym opisie, albo czarnego, przy pomocy kart imiennie podpisanych, wrzucanych do urny. Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać, kto, w jaki sposób, za kim albo przeciwko komu głosował. Jest to tak samo głosowanie imienne, bo opatrzony jest każdy głos imieniem i nazwiskiem. Żeby usprawnić ten proces, chcemy to raz na zawsze, nie tylko do tego drugiego kroku, ale i do wszystkich drugich kroków, które miałyby zastosowanie w przyszłości, rzeczywistość sejmową zaadaptować. Więc tego będzie głównie dotyczyła ta zmiana, którą będziemy, mam nadzieję, jeżeli prezydium tak zdecyduje, prezydium jest dzisiaj wieczorem, będziemy chcieli ją przeprocedować. Z rzeczy, które w Sejmie się dzieją, to chcę powiedzieć jeszcze o tych rzeczach może mniej ciężkich legislacyjnie czy politycznie, ale ten Sejm jest miejscem, w którym pracują, działają ludzie. I o tych ludzkich sprawach może dwa słowa. Wiemy wszyscy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym też pewnie w Sejmie będziemy mieli tradycyjny opłatek, pewnie gdzieś w okolicach tego posiedzenia budżetowego, około 20 grudnia. Zobaczymy jeszcze, jak nam się tam dni rozpiszą.
Bardzo mi zależy na tym, oczywiście kto będzie chciał wziąć udział, ten po prostu weźmie udział w takiej czy innej formule, ale chciałbym, żeby ta formuła była ekumeniczna, żeby byli tutaj, jeżeli już mają być duchowni, to przedstawiciele wszystkich wyznań, tych głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce reprezentowanych, a więc przedstawiciele wyznań protestanckich, ksiądz z cerkwi prawosławnej, żebyśmy ci z nas, którzy wierzą, mogli taką refleksję w tym dniu wzbudzić, jak ci, którzy nie wierzą, po prostu podzielić się opłatkiem i dobrze sobie życzyć w tym specjalnym czasie przy dźwięku wspaniałych polskich kolęd. Mam nadzieję, że uda nam się też w Sejmie w tym roku zorganizować Wigilię dla osób w potrzebie, dla tych spośród nas, dla tych obywateli Rzeczpospolitej, którzy źle się mają, którym się źle powodzi, którym w jakiś sposób życie podłożyło kłodę pod nogi albo weszło w jakieś trudne zakręty. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy w takim miejscu jak to pokazywali, że to nie jest jakiś pałac na górze, tylko że to jest dom nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, czy jesteśmy w kryzysie bezdomności, czy jesteśmy w samotności, czy jesteśmy w kryzysie migracyjnym, czy w jeszcze jakimś innym. Chciałbym bardzo pokazać i chyba wszyscy chcielibyśmy pokazać tutaj w kierownictwie Sejmu taką zupełnie też inną twarz tego miejsca, ugościć tutaj tych, którzy choćby w tym czasie tego, żeby nie być samymi, tego, żeby być razem, wspólnoty po prostu bardzo potrzebują. I ostatnia rzecz, wiecie Państwo, chcę podziękować pani Justynie Sucheckiej, ale też i tym wszystkim, którzy włączyli się ostatnio w dyskusję nad tym zdjęciem, które wrzuciłem z mojego gabinetu marszałkowskiego, na którym moja córka dwuletnia Ela próbowała dowieść, że opanowała już stawanie na głowie w takim stopniu, jaki wystarczy do tego, żeby funkcjonować w tej Izbie. Zestawiane ono było ze zdjęciem pani poseł Gajewskiej, która z dzieckiem na sali obrad ostatnio też była. Komentarze były bardzo różne w tej sprawie, a nie chciałbym i chyba nikt z nas by nie chciał, żeby ktokolwiek kwestionował to, że posłanka czy poseł może z dzieckiem przyjść do Sejmu również wtedy, kiedy trwają tutaj obrady Wysokiej Izby. Po to jesteśmy matkami i ojcami, żeby zajmować się naszymi dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują. I w związku z tym poprosiłem ministra Jacka Cichockiego, żeby rozesłał pytanie do klubów parlamentarnych. Później zapytamy też pracowników, zobaczymy jaka jest skala, bo chcielibyśmy pomyśleć nad organizacją opieki nad dziećmi posłów i posłanek w dniach posiedzeń, w dniach bezpośrednio poprzedzających, wtedy kiedy pracują komisje. Myślę, że jesteśmy w stanie taki rodzaj tymczasowego przedszkola posiedzeniowego, takiego klubiku dziecięcego zorganizować i na poziomie żłobka, i na poziomie przedszkola, bo sam jestem ojcem, moja żona też pracuje, wiem jak czasami jest bardzo trudno spiąć, jeżeli ktoś ma godziny pracy opiekunki z godzinami pracy żłobka, przedszkola, czasami wypadają jakieś choroby. Myślę, że powinniśmy być na to otwarci. Myślę też, że to miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie stale przypominali, dla kogo to robimy. Takie pytanie zostanie rozesłane w najbliższych dniach do klubów, do koła. Zobaczymy, jakie jest zainteresowanie, ilu posłów zgłasza takie zainteresowanie i będziemy próbowali zorganizować taką opiekę, żeby można było spokojnie głosować, skupić się na pracy, a wtedy ktoś kompetentny będzie się dzieckiem zajmował, będzie mogło spokojnie spędzić czas z rówieśnikami. Jeżeli się okaże, że zainteresowanie wśród posłów będzie duże i okaże się, że jest zainteresowanie również wśród pracowników kancelarii, którzy tu czasami do późna muszą siedzieć, to będziemy się zastanawiali nad rozwinięciem tego projektu. Ale nie chciałbym tej sytuacji i tej dyskusji, która wyniknęła przy okazji tych dwóch zdjęć, zostawić bez echa, tylko wyciągnąć z nich jak najbardziej praktyczne i ludzkie wnioski. Ja osobiście na taką perspektywę bardzo bym się cieszył i chciałbym, żeby ten Sejm był miejscem, do którego rodzice po prostu mogą przychodzić z dziećmi i które jest przyjaznym miejscem również dla naszych pociech, dla nas wszystkich, którzy tutaj pracujemy. To chyba nie jest nic też nadzwyczajnego, prawda? Możemy o coś takiego się tutaj pokusić. To tyle z mojej strony, takiego wstępu do tego posiedzenia i może trochę bardziej ogólnych spraw. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę.
Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Panie Marszałku, prośba o komentarz do dwóch kwestii. Pierwsza to po raz kolejny brak orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie kar nakładanych przez TSUE. Kolejny termin przesunięty, tym razem na 11 grudnia, jak pan ocenia funkcjonowanie tej instytucji, i to kolejne przesunięcie w tej sprawie. Druga kwestia to jest styl żegnania się premiera Mateusza Morawieckiego. Czy możemy mówić o pożegnaniu, kiedy premier sam mówi, że jego szanse na większość rosną? Ostatnio ocenił je na 30%. Jak pan to ocenia? To może zacznę od Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy związane z działalnością Trybunału, a raczej relacji Sejmu z Trybunałem, często trafiają na moje biurko. Upoważniłem dzisiaj nawet posła Myrchę, posła Śliza do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w kolejnej sprawie. Spadło z wokandy, słyszymy, że będzie chyba w następny poniedziałek. Składamy wnioski o wyłączenie sędziów dublerów ze składu, składamy wnioski o weryfikację stanowiska Sejmu w sprawach, które przed Trybunałem Konstytucyjnym są rozpatrywane. Wielokrotnie wyrażaliśmy, ja, ale też i wielu polityków z mojej formacji, z naszej koalicji, w wątpliwości co do sposobu i stylu działania Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem pani Julii Przyłębskiej. Ta ocena krytyczna pozostaje w mocy. Uważamy, że to ta ekipa jest w 100% winna takiej zapaści sądownictwa konstytucyjnego, jakiej w Polsce nie oglądaliśmy od początku istnienia Trybunału Konstytucyjnego, czyli jednak dość wielu lat. To się musi zmienić. Ale to się też musi zmienić z poszanowaniem dla naszej wewnętrznej integralności, jako ludzi, którzy szanujemy prawo. Trybunał Konstytucyjny robi wiele, żeby go poważnie nie traktować. Robi wiele, żeby traktować go jako narzędzie, jako instrument politycznej władzy, a raczej partyjnych, realizacji partyjnych zleceń. Trybunał Konstytucyjny jako idea, jako sąd na to nie zasługuje. Myślę, że zajęcie się też kwestią statusu struktury Trybunału Konstytucyjnego będzie jedną z pierwszych i ważniejszych rzeczy, jakie będziemy mieli do zrobienia w zakresie przywracania w Polsce praworządności, i ten moment na pewno nie jest odległy. A pytał pan jeszcze o... Ja styl pożegnania. Reaguję z pewnym takim rozbawieniem, dlatego że pan premier Morawiecki imponuje mi w takim ludzkim sensie, jako człowiekowi, który zajmował się wiarą w rzeczy, których nie widać, i zajmuje się nią w dalszym ciągu, tylko że one są trochę z innego obszaru i mam wrażenie, że tam jest łatwiej. Natomiast ja nie wiem, kto poza premierem Morawieckim widzi tę większość, te 30%, które on buduje. Myślę, że to jest balansowanie jednak na bardzo cienkiej granicy, za którą jest utrata przez obywateli szacunku dla państwa. Bo jeżeli widzą gościa, który mówi, że on zrobi ten rząd i że w poniedziałek wyjdzie i będzie miał większość, podczas kiedy wszyscy wiedzą, że będzie miał mniejszość, no to przecież nie o Mateusza Morawieckiego tu chodzi. Chodzi o premiera rządu Rzeczpospolitej, o prezesa Rady Ministrów, o bardzo poważną osobę w państwie. Ja obserwuję też ze strony swojego sekretariatu jakieś niezwykłe wręcz wzmożenie państwa tymczasowych ministrów. Oni nalegają gwałtownie na spotkania, wysyłają dokumenty, składają tony ustaw. Naprawdę trzeba mieć jakiś rodzaj szacunku do państwa właśnie, nie do mnie, ale do państwa, żeby w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, i powtórzę, przez 2,5 miesiąca trzymali zamknięty Sejm i wtedy tego nie robili. Tylko teraz nagle na 4 czy 5 dni przed głosowaniem rzucili się do wypełniania konstytucyjnych obowiązków. No to nie wygląda poważnie. No to nie powinno tak wyglądać. Ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego stylu, w którym pan premier Morawiecki żegna się z władzą, i mam do niego uzasadnioną pretensję jako obywatel, jako patriota i jako marszałek Sejmu. Ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny 15 października, jak powinna wyglądać większość i kto powinien brać odpowiedzialność za polskie sprawy. Ktoś, kto przez 2 miesiące, jak Alicja w Krainie Czarów, zaciska oczy i krzyczy potworze, nie macie, nie powinien być chyba dzisiaj prezesem Rady Ministrów. My tu jesteśmy, panie premierze, nawet jeżeli uważa nas pan za tego legendarnego, bajkowego potwora. My tu jesteśmy. Ta większość, która została wyłoniona przez miliony Polek i Polaków w 15 października. Może pan opowiadać, że nas nie ma jeszcze przez tydzień i prawo panu na to pozwoli, ale to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o istotę sprawy.
Dzień dobry, Miłosz Kłoczek, TVP Info. Jestem w kolejce. Tak, bardzo proszę. Czy musicie Państwo chyba komitet kolejkowy jakiś ogarnąć? Tak, tak, jest tutaj komitet. Tak, tak. Jest lista. Tak, tak, jest. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Panie Marszałku, ja chciałem zapytać o komisje śledcze i ich funkcjonowanie w Pana ocenie jest potrzebne, niezbędne, przynajmniej jeśli mówimy o tych trzech komisjach, którymi dzisiaj zajmie się Komisja Ustawodawcza. Mówił Pan o terminach ewentualnych komisji do spraw wyborów kopertowych. Ja chciałem zapytać o komisję do spraw Pegasusa. Kiedy ona mogłaby zacząć działać? Jakieś pierwsze ewentualne terminy? Jest to już cokolwiek może wiadomo na ten temat? Także w kontekście tego, że dziennikarze dotarli do takiego zdjęcia, które no, ma pokazywać zniszczony dowód w sprawie senatora Krzysztofa Brejzy. Jak pan to ocenia i jak to wygląda? Mówiłem wielokrotnie, zdania nie zmieniłem. Komisje śledcze są potrzebne, są niezbędne. Ludzie bulwersujący się przez bardzo wiele lat, miesięcy, tym co się działo w tych sprawach, mają prawo do tego, żeby poznać prawdę. Wielokrotnie też mówiłem, że te komisje powinny przede wszystkim skupić się na nieuchronności rozliczeń, nie na teatralności działań, nie na liczbie komisji, które będą sąsiadowały z tą czy inną komisją, tylko na tym, że jeżeli coś było nie tak, to bezwzględnie, szybko i precyzyjnie zostanie wyjaśnione, a później weźmiemy się za kolejny proces i za kolejny, i za kolejny. Słowem, uważam, że jak najszybciej powinna zacząć przynajmniej jedna komisja śledcza, i wszystko wskazuje na to, że może się udać, że zacznie działać dość szybko, dlatego że jeżeli oczywiście Komisja Ustawodawcza dzisiaj przepracuje tę uchwałę i będziemy mogli czytać ją na Sejmie w czwartek po raz drugi i przegłosować, to powołamy w czwartek komisję, pierwszą z tych trzech komisji śledczych. Jednocześnie natychmiast uruchomię procedurę naboru członków do tych komisji. Ta procedura jest kilkuetapowa, uwzględnia zgłaszanie zastrzeżeń przez posłów do członków czy kandydatów na członków tych komisji. Natomiast z moich dzisiejszych analiz i ocen wynika, że jeżeli poszłoby to wszystko sprawnie i Prezydium Sejmu sprawnie by też obradowało, bo to ono ma tu głos rozstrzygający, to 12 po powołaniu rządu premiera Tuska moglibyśmy obsadzić pierwszą komisję śledczą. Jeżeli będzie jakieś obsunięcie, to być może będziemy mogli zrobić to na tym Sejmie, który planujemy w związku z budżetem, około 20 grudnia. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 12 ta jedna komisja mogłaby być już obsadzona. Pytanie, dlaczego nie trzy? Dlatego, że uważam, że w sytuacji, w której wchodzimy dzisiaj, w okres, w którym powoływać będziemy rząd, bo to jest ostatni Sejm przed rozstrzygnięciem rządowym, jak się zagrzebiemy, mówiąc kolokwialnie, w trzech uchwałach, trzech komisjach i procedurach powoływania członków tych trzech komisji naraz i zastrzeżeń do nich, to z tego nie wyjdziemy na pewno do poniedziałku i będzie to trwało nie wiadomo ile i nie będzie skuteczne. Działajmy skutecznie. Powołajmy jedną, powołajmy rząd, później powołajmy dwie następne i są wszystkie dane do tego, że jeżeli będziemy sprawnie pracować, trzy komisje będą obsadzone i zaczną działać jeszcze w tym roku. Natomiast w określonej sekwencji. Jeżeli chodzi o pozostałe pomysły na komisje śledcze, jak mówię, dajmy jednej pracować, niech ona nie będzie zasłaniana przez dwie kolejne, niech później dołączy się kolejna i kolejna, natomiast ja innych wniosków o powołanie komisji śledczych u siebie w gabinecie nie widziałem. Słyszałem, że Konfederacja chce trzy powołać, ale wniosek zdaje się jeszcze nie wpłynął. Mogę się mylić, ale z dużym prawdopodobieństwem stwierdzam, że nie. Jeżeli trafił do nas, no to najwyraźniej trafił do analiz, do Biura Legislacji i do Biura Analiz Sejmowych. Ja jestem zwolennikiem skutecznego, pragmatycznego działania. Z tą pierwszą komisją to będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Śledźcie Państwo też dzisiaj obrady Komisji Ustawodawczej. Bo jeżeli ona dzisiaj wygeneruje trzy sprawozdania w sprawie trzech uchwał, to nam też da w Prezydium Sejmu asumpt do tego, żeby może myśleć o tym, jak procedury przyspieszać. Chciałbym, nie wolałbym, ale chciałbym, żeby wydała choć jedno i żebyśmy mogli w czwartek się tym uczciwie zająć i ten proces doprowadzić skutecznie do końca. Miłosz Kłoczek, TVP Info. Pytanie o tę ustawę dotyczącą mrożenia cen energii. Dlaczego wrzucono tam przepisy bardzo kontrowersyjne w zakresie budowy farm wiatrowych? Jaki był tego cel? I po drugie to pytanie, na które dzisiaj nikt
nie potrafi jasno odpowiedzieć. Kto jest autorem tych zmian i tych przepisów dotyczących farm wiatrowych? Bo politycy Platformy i Polski 2050 wydaje się dzisiaj przerzucają się tym gorącym kartoflem. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. My znaleźliśmy się w sytuacji nie tylko z ustawą mrożeniową, ale też z ustawą o wigilii handlowej, powiem tak w wielkim uproszczeniu. Podobnie z ustawą o górnictwie, o której już mówiłem, w której nagle na początku Sejmu musieliśmy nadrobić te 2,5 miesiąca bez hołowia parlamentarnego i bez Sejmia, które w Polsce PiS zafundował. Więc było wiadomo, że musimy uchwalić tę ustawę o mrożeniu cen energii. Posłowie doszli do wniosku z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, że jeżeli leczymy skutek, to wyleczmy też od razu przyczynę. Co jest przyczyną tego, że musimy mrozić ceny energii? To, że one są za wysokie. Dlaczego są za wysokie? Dlatego, że PiS przez 8 lat blokował odnawialne źródła energii. Choć mógł robić dużo więcej. Oczywiście w panelach fotowoltaicznych, w elektrowniach fotowoltaicznych stały się też dobre rzeczy. Ale jeżeli chodzi o energię z wiatru, to było ewidentne mrożenie tej energii. Nie mamy jeszcze energii z atomu. Więc ktoś powiedział, dobrze, to skoro leczymy skutek, to od razu leczmy też przyczynę. Okazało się, że nie zostało to w odpowiedni sposób wykomunikowane, bo ta ustawa ani nikogo nie chciała wywłaszczać, ani budować wiatraków w parkach narodowych, a te 300 metrów osławione to dotyczyło małych turbin, które rolnik mógłby chcieć sobie postawić w swoim gospodarstwie, tylko to wszystko nie zostało w tym tempie właściwie wytłumaczone. Dlatego najprawdopodobniej te dwa tematy zostaną rozdzielone i jednym tematem zajmie się Sejm natychmiast. Mówię tutaj o tej kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem, bo on nie zostanie odpuszczony, tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego, tym samym, tylko przepuszczonym już przez też tryby legislacyjne rządu jak najszybciej, bo my jak najszybciej tych rozstrzygnięć potrzebujemy. Pyta pan, kto tworzył tę ustawę. Tworzyli ją posłowie i eksperci i Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 i były też konsultowane inne środowiska dość szeroko. Natomiast wie pan, no jest określona grupa posłów, która się pod tą ustawą podpisała i myślę, że niemerytoryczny był tu problem, nawet jestem co do tego przekonany. Sam się tym tematem dość żywo interesuję od lat. Natomiast problem był komunikacyjny. To można było lepiej wykomunikować, to powinno być po tych 8 latach czekania na to, aż wreszcie się to stanie, to odrobinę lepiej wykomunikowane, natomiast na szczęście jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć tak, usłyszeliśmy głos tych, którzy chcą szerszych konsultacji w tym zakresie, którzy uważają, że można to zrobić jeszcze lepiej, zrobimy to. Nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości, uwolnimy energię z wiatru w Polsce, tak samo jak energię ze słońca, z polskiego atomu, możecie być tego pewni. Właśnie po to, żebyśmy za rok, za 2 lata i za 3 nie musieli w pośpiechu uchwalać kolejnych ustaw mrożenia. Właśnie dlatego musimy to zrobić. I zrobimy to. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. To jeszcze tylko jedno, bo wizerunkowo trochę słabo wyszło. Nie wszyscy posłowie, którzy się podpisali pod projektem ustawy, znają jej zapisy, tak jak poseł Łącki z Platformy Obywatelskiej, który nie wie dokładnie, pod czym się podpisał, jest zdziwiony niektórymi rozwiązaniami w tej ustawie. Czy tak to powinno wyglądać, że posłowie podpisują dokument, żeby zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale nie wiedzą, pod czym się podpisują? Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i w to, że z równie krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się tym podpisanym in blanco blankietom ustaw składanych w ubiegłej kadencji przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ale pyta pan, panie marszałku, konkretną ustawę akurat tu się tak, ale pyta pan o detaliczną sprawę, a rozumiem, że docieka pan też istoty zjawiska. Teraz dociekam tej ustawy. A ja chciałbym, jeżeli pan pozwoli, bo rozumiem, że to jest pana pytanie, odpowiedzieć szerzej, a nie węziej. I powiedzieć bardzo wyraźnie, że uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują. Niestety w ciągu ostatnich 8 lat tradycją stało się, że posłowie nie mieli zielonego pojęcia, pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisali, bo były po prostu gotowe template'y podpisów, które dołączano do tej czy innej ustawowej wrzutki. Natomiast jeżeli dzisiaj któryś z posłów rzeczywiście mówi, że nie wie, pod czym się podpisał, powinien być pan być absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi, choć pewnie nie muszę w tym zakresie. Tak, posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują, niezależnie od tego, z której partii się wywodzą. Dziękuję. Rzeczywiście nie musi pan zachęcać.
zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się z tej zmiany. A to nie żadna zmiana. A to nie zmiana, a to nie, dobrze, bo wie pan, to w takim razie tylko jakieś złośliwe tak wypada, plotki. Że po tej stronie nie warto dawać im posłów. Nie wiedzą, pod czym się podpisują. Tak, tak. Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę niezwykle. To jest duża satysfakcja. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że poprzedni też egzekwował. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Justyna Dobrosz-Oracz, Gazeta Wyborcza. Sekundę, tylko mikrofon wypadł. Panie marszałku, użył pan sformułowania najprawdopodobniej, że te dwie ustawy zostaną rozdzielone, znaczy przepisy dotyczące turbin. To znaczy, że jeszcze żadna decyzja nie zapadła, bo z naszej takiej nieoficjalnej informacji wynika, że decyzja liderów nowej większości jest taka, żeby nie składać poselskich ustaw bez konsultacji jakby z nowym rządem, żeby nie doszło do podobnej sytuacji. Mówię najprawdopodobniej, bo nie została jeszcze dopełniona ta ścieżka formalna, to znaczy nie przeszło to jeszcze przez te wszystkie organy, przez które musi przejść, a to przechodzi przez zastępcę szefa kancelarii Sejmu, później idzie na prezydium, dzisiaj wieczorem mamy prezydium, później konwent. Natomiast jeżeli pyta mnie pani o stan wiedzy na dzisiaj, też po konsultacjach z liderami politycznych, które mam, to mogę powiedzieć, że z wysokim prawdopodobieństwem tak to się skończy i lider Platformy Obywatelskiej i ja, będąc liderem Polski 2050, stoimy na takim właśnie stanowisku. Zależy nam na tym, żeby ustawa wiatrakowa w Polsce dobrze zrobiona była uchwalona. To zamieszanie temu nie służy, więc zrobimy teraz to, co musimy zrobić, bo zostało nam to, bo PiS tego nie zrobił, czyli mrożenie cen energii z pożytkiem dla konsumentów. Z pożytkiem dla konsumentów zrobimy też ustawę wiatrakową, prawdopodobnie jako projekt rządowy. Natomiast musimy, żebym ja miał 100% pewności, co jutro będzie na porządku dziennym, to muszę dopełnić wszelkich formalności. Witam też serdecznie w naszym gronie nieco nieśmiałego, ale jednak wciąż obecnego z nami pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry i serdecznie pozdrawiam. Jak widzę kolegę z prezydium, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie powitać. Czy jest pan zwolennikiem, żeby zmienić ten przepis? Bo ja pamiętam te projekty, które Polska 2050 forsowała, to znaczy posłowie, o 300 metrach. Czy teraz Lewica i także PSL mówią o 500? Czy pan jest za tą poprawką? Wie pani, to przede wszystkim trzeba się zastanowić, o czym my mówimy. Czy mówimy o odległości tylko SOT, czy mówimy o odległości sprzężonej z normą hałasu, czy mówimy tylko o normie hałasu, czy mówimy o małej turbinie do określonej mocy, czy o większej turbinie. Na pewno nikt nie powinien mieć wątpliwości, bo te kasandryczne wizje, które dzisiaj są tworzone, że oto przyjdzie rząd Tuska i razem z Hołownią i z innymi będą ludziom wtykali wiatraki w każdy kawałek gruntu, który mają, a pieniądze będą oczywiście transferowane do Niemiec. To słuchajcie, no to można robić z tego dobranocki, wieczorynki, bajki, jakieś małe horrory, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Związek z rzeczywistością ma jasna, prosta i czysta intencja twórców tej ustawy. Oni chcą, żeby w Polsce było więcej prądu z wiatru, polskiego wiatru, jeżeli mogę tak powiedzieć, żebyśmy mieli tańszy prąd. I na pewno nikt nikomu nie będzie stawiał w ogródku, jeżeli ten nie będzie chciał, samorządowi pod nosem, jeżeli nie będzie chciał i 1,5 kilometra od Parku Narodowego. My nie będziemy, mówię tu o środowisku Polski 2050, dogmatykami, jeżeli chodzi o to 100 metrów albo o pozostałe 50 metrów. Myśmy od samego początku mówili, że normy hałasu powinny być dzisiaj czymś, co powinno rozstrzygać, bo te turbiny zmieniają się z miesiąca na miesiąc. To są coraz bardziej zaawansowane technologie. To się zmienia bardzo szybko, to generuje coraz mniejszy hałas, wymaga coraz mniej miejsca i prawodawca musi te zmiany zauważyć. Ja myślę, że to się dobrze stało, że będziemy mieli więcej czasu na konsultacje w tej sprawie, bo będziemy mogli tę sprawę obejrzeć tak ze wszystkich stron, że nikt już nie będzie miał żadnych wątpliwości. I jeszcze o komisję śledczą, bo pierwsza rzeczywiście to będzie ta kopertowa. Czy uzgodniliście już panowie, bo też są nieoficjalne informacje, jaki ma być parytety? Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło oddelegować 3 członków, koalicja 3 członków, wszystkie pozostałe mniejsze partie po jednym? Czy takie są taka ustalenia? Taka decyzja zostanie podjęta dzisiaj na wieczornym prezydium Sejmu. Ale jest taka rekomendacja? Ja widziałem inne wskazania i z matematyki przedstawionej, takiego czystego, prostego algorytmu przedstawionego przez Kancelarię Sejmu wynikają inne proporcje.
Natomiast zobaczymy, bo to będzie decyzja Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu podejmuje decyzję o przydziale tych miejsc, o tym parytecie miejsc w komisjach. Nie chcę o tym mówić, dopóki tej decyzji nie podejmiemy. Pokazano nam trzy warianty, mi pokazano teraz, natomiast ja pokażę prezydiantom trzy warianty w liczeniu na 10, 11 i 12 członków. Czekamy też na decyzję oczywiście komisji w tej sprawie ustawodawczej. Ona nam powie, czy ich będzie 11. Jeżeli będzie 11, to będziemy to dzielić zgodnie z tym rozdzielnikiem. Natomiast jak mówię, ja słyszałem inne parytety, ale na koniec decyduje Prezydium Sejmu. To ono będzie władne te decyzje podjąć. Dziękuję. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna PAP. Panie marszałku, dwie kwestie. Po pierwsze, wycofanie projektu wakacji kredytowych pana klubu nastąpiło i czy ten projekt będzie procedowany teraz ścieżką rządową z takimi samymi parametrami, jakimi były? I druga kwestia, wczoraj NBP ujawnił, że część członków zarządu wystosowała do pana list w sprawie prezesa Glapińskiego. Czy będzie pan odpowiadał, może jakiś komentarz i jaka jest perspektywa decyzji politycznej w jakąkolwiek stronę w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa? Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to tutaj z tego, co dzisiaj dowiedziałem się od szefów klubów, zapadła decyzja co do merytoryki zgodna z tym, o czym mówiliśmy przy ustawie wiatrakowej. To znaczy zostawiamy te rzeczy do dyspozycji i do decyzji przyszłego rządu. Rząd będzie w Polsce za niespełna tydzień, taki, który będzie umocowany z większością. Naprawdę dzisiaj jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć, słuchajcie, ten tydzień możemy poczekać i niech rząd odpowiedzialnie te decyzje podejmie. Więc taka jest decyzja przewodniczących klubów. Rozumiem, że to w tym trybie przebiega. Nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być. Natomiast uważam, że to jest odpowiedzialne, że rząd weźmie za to odpowiedzialność jako za swój projekt i przedstawi to Izbie jako rozwiązanie, nie które zostało po tamtym rządzie, tylko to, które ten rząd chce, jak mówię, za tydzień już ukonstytuowany najprawdopodobniej wdrożyć. Drugie pana pytanie dotyczyło korespondencji, która nadeszła z Narodowego Banku Polskiego. Rzeczywiście nadeszła, pełna wysokiego C, w grubych stwierdzeń, wielu emocji. Ja oczywiście przyjąłem ten list do wiadomości. Natomiast z wielkim niepokojem obserwuję i słyszę o konflikcie, który toczy dzisiaj bardzo głęboko podzielony zarząd Narodowego Banku Polskiego. Mam wrażenie, że pewne doniesienia i pewne sygnały, które płyną dzisiaj z zarządu NBP, pozwalają twierdzić, że to będzie eskalowało, że do państwa, do mediów, do opinii publicznej będą docierały jednak bardzo niepokojące sygnały o tym, co się w zarządzie Narodowego Banku Polskiego dzieje. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, bo oczywiście ten list podpisała tylko część członków zarządu. Trzeba zadać sobie pytanie, czy to służy kondycji polskiego złotego, której tak gwałtownie w tym liście chce bronić przez swoją niezależność prezes Glapiński. W mojej ocenie nie. W mojej ocenie on dzisiaj, imputując nam, że chcemy zrobić na niego zamach, powinien zająć się w pierwszym rzędzie opanowaniem sytuacji w Narodowym Banku Polskim, tak, żeby się nie okazało, że złotówka słabnie przez to, a nie przez wypowiedzi tych czy innych polityków. Polski złoty to nasza narodowa świętość, to nasza waluta i tak jak stojąc tu z Donaldem Tuskiem już mówiłem, nikt z nas nie będzie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, które złotemu mogłyby zaszkodzić. Po prostu z poczucia odpowiedzialności. Nasza opinia o pracy pana Glapińskiego wielokrotnie wyrażana jest krytyczna, łamane przez skrajnie krytyczna. Natomiast rozliczenie go ze wszystkich rzeczy, które w naszej ocenie robił źle, nie może zaszkodzić kondycji polskiego złotego, polskiej gospodarki i my w poczuciu tej właśnie odpowiedzialności będziemy się nad tą sprawą pochylać. Nie ma w tej chwili wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Nie było dyskusji na temat politycznej liderów, na temat wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego. Jak to się by miało materializować, to oczywiście będziecie państwo wiedzieć pierwsi, bo wszystko wiecie pierwsi, ale ponieważ o to pytacie w takim właśnie trybie, to tylko utwierdza nas nawzajem w przekonaniu, że takiej rozmowy do tej pory nie było. Dzień dobry, Maciej Zalewski, TVN24. Panie marszałku, pytanie o tak zwaną Komisję do Spraw Pedofilii. Od momentu rezygnacji poprzedniego szefa minęło ponad 8 miesięcy. Pytanie do pana, w pana ocenie, dlaczego powołanie nowego trwało albo trwa tak długo? Z drugiej strony pytanie odnośnie spec grupy prokuratorskiej, która ma, z tego co rozumiem, też działać w tym temacie. I pytanie, w jaki sposób ona ma działać i czy z komisją
co na ten, co wiem? Przede wszystkim musimy uzdrowić, tak jak pan powiedział, sytuację z Komisją do Spraw Pedofilii. To jest hańba. To jest hańba, że ona była unieruchomiona przez tak długi czas. Przyjdzie czas, żeby się zastanowić, komu to służyło i dlaczego to zrobił. Natomiast dzisiaj ona musi ruszyć do pracy i to jest nasza pierwsza odpowiedzialność. Ja mówiąc szczerze, przez te 3 tygodnie mojej pracy tutaj, jak zobaczyłem, ile zabagnionych relacji z instytucjami państwowymi jest, ile rzeczy trzeba poodtykać. Proszę bardzo, Najwyższa Izba Kontroli, tak? Kolejny organ państwa, który ma działać. Państwowa komisja to jest organ, który ma działać, a nie być po prostu gdzieś tam zawieszony. Więc proszę zobaczyć, to była jedna z naszych pierwszych decyzji. Odblokowanie tej komisji. Powołanie rzecznika praw dziecka, tak? No akurat mu kończyła się kadencja, tu mogliśmy zwlekać jeszcze, ale zdecydowaliśmy się, że to ważne, że chcemy to zrobić. Teraz chcemy wybrać przewodniczącego, żeby komisja mogła ruszyć. Uważamy, że to krytycznie ważne, żeby polskie dzieci, polska młodzież miały poczucie, że Rzeczpospolita się za nimi wstawia i że nie ma czy ksiądz, czy biskup, czy nauczyciel, czy senator, czy poseł, czy premier, czy ktokolwiek inny, ale że Rzeczpospolita upomina się o swoje dzieci. I to jest sygnał jasny, który chcemy tym wysłać, tym ruchem wysłać. Będziemy, ja też, wiedząc jak to jest ważne, będziemy o to walczyć. Pytał pan o tę grupę prokuratorską. Ja rozmawiałem przez chwilę po powołaniu z panią mecenas Bućko. Ona ma ambitny plan działania w komisji. Oczywiście też ma świadomość jej mankamentów. Komisja ma też potężne narzędzia, trzeba sobie powiedzieć jasno, do działania nad daną ustawą. Natomiast chcemy ją zobaczyć w akcji. Nasze postulaty Polski 2050, zgłaszane przed wyborami tej grupy prokuratorów, dotyczyły Prokuratury Krajowej. Uważaliśmy, że to tam powinna być specjalna grupa prokuratorska, która komisję będzie w tym dziele wspierać. Będzie nowy prokurator generalny, pewnie trochę później krajowy. Będziemy decydować o tym, czy to będzie najbardziej efektywna metoda działania. Bo nam nie chodzi o to, żeby teraz nagle tworzyć jakieś teatralne historie. Nam chodzi o to, żeby żaden człowiek krzywdzący w Polsce dzieci nie pozostał bezkarny. I to musimy zrobić narzędziami, które państwo ma do dyspozycji w prosty, czytelny i jasny, sprawiedliwy sposób. Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Slezek, Radio Nowy Świat. To ja krótko, bo powiedział pan, że zawiodła komunikacja, jeżeli o tę wiatrakową ustawę chodzi. To czy ktoś był odpowiedzialny za tę komunikację i czy w związku z tym, ponieważ pojawiają się takie informacje oczywiście od kilkudziesięciu godzin, pani poseł Hennig-Kloska, że cały czas jest waszą kandydatką na ministrę klimatu i środowiska? Tak, jest w dalszym ciągu naszą kandydatką. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten błąd, bo tam pewnie był błąd komunikacyjno-strategiczny, jak mówię, tu nie chodzi o merytorykę, chodzi o komunikację przede wszystkim, to myślę, że ta odpowiedzialność jest podzielona między posłów wnioskodawców. Chcieli dobrze i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pewne rzeczy być może poszły za szybko, powinny zająć więcej czasu i nie docenili też tego, że po tych 8 latach blokowania OZE, blokowania energii z wiatru, ludzie tak bardzo są gotowi do tego, żeby o tym rozmawiać. Słuchajcie, naprawdę w mojej ocenie, nawet jeżeli tam został popełniony błąd, to jego naprawienie przebiega w taki sposób i myślenie o tym, jak to naprawić, przebiega w taki sposób, że można to stawiać za wzór. Tylko ktoś, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Czasami błędy się zdarzają. Gorzej byłoby, gdyby się okazało, że to są rzeczy, które mają realnie dzisiaj gdzieś przez jakieś afery, zaszyte lobbyingi służyć ludziom. Tu po prostu nie wytłumaczono w tym pośpiechu dostatecznie dobrze, co się ma na myśli. Ja naprawdę z nimi o tym rozmawiałem. Ja naprawdę rozmawiałem o każdej z wątpliwości, która była zrobiona, nie tylko ja. Podobnie Donald Tusk, podobnie... No słuchajcie, to jest poważna sprawa. Myśmy naprawdę zrobili poważne dochodzenia w tej sprawie. I to nam pozwala powiedzieć, myślę, że podobnie przewodniczącemu Tuskowi, jak i mnie, że tu nie ma afery. Natomiast ten błąd komunikacyjny będzie można łatwo naprawić poprzez przejście teraz tą ustawą przez normalny proces legislacji rządowej, już nie projekt poselski, i zrobimy tę robotę. Więc ja rozumiem tę logikę, żeby wskazać winnego i publicznie ukarać, ale ja miałbym z tym też duży problem. Może dlatego, że tak głęboko w pracach nad tą ustawą nie uczestniczyłem, a te nazwiska, które znam, nie oceniam, żeby to były te osoby, które... I po stronie Platformy, i po stronie Polski 2050, które stawiałbym w pierwszym rzędzie. To jeszcze na kanwie tego przypadku chciałbym dopytać, bo w kampanii wyborczej dużo się mówiło, a zresztą od lat się mówi o pewnej furtce legislacyjnej, jakim są projekty poselskie. Czy pan jako marszałek
ma jakiś pomysł na to? No bo to często są właśnie takie projekty nieprzekonsultowane. Czy pan ma na to jakiś pomysł, co z tym zrobić w przyszłości? Wie pan, dzisiaj rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu kierownictwa Kancelarii Sejmu, że zamawiamy OSR-y do wszystkich projektów, które wchodzą, również tych poselskich, i będziemy je publikować. Senat je publikuje, prezydent często publikuje. W Sejmie bywało z tym bardzo, bardzo różnie, w zależności od klimatu politycznego, ale uznaliśmy, że za standard, że będziemy zamawiali OSR-y do wszystkich ustaw, które będziemy, ocenę skutków regulacji, w pogłębioną analizę tego, z czym wiąże się dana ustawa. Kancelaria Sejmu będzie zamawiała, czy tak, Kancelaria Sejmu. Kancelaria Sejmu będzie zamawiała OSR do każdego takiego projektu, który będzie procedowany, i będziemy go publikować jako druk na stronach sejmowych, żeby można było się dowiedzieć, okej, ustawa, ale co z niej wynika, ile kosztuje. To już bardzo krótkie ode mnie. Czy był jakikolwiek powrót do rozmów o wicemarszałku dla Prawa i Sprawiedliwości? Oni cokolwiek w tej sprawie się do pana zgłosili, powiedzieli, jesteśmy gotowi, czy wszyscy pozostali na swoich stanowiskach? Wszystkie rozmowy, które miałem do tej pory z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, kończą się w tym samym miejscu. Nie widzą możliwości zgłaszania innego kandydata. Uważam, że to zła decyzja, ale gabinet na tego wicemarszałka wciąż czeka. Dziękuję. Dzień dobry, panie marszałku. Maciej Warsiński, TVN24. Pan już o tym dzisiaj wspominał. Z pilną prośbą o spotkanie wystąpił minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk i ze smutkiem stwierdził w mediach społecznościowych, że nie znalazł pan czasu, a 6 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej znalazło czas. Czy nie uważa pan jednak, że spotkanie z panem ministrem wyposażyłoby pana w szerszą wiedzę na tematy, które pan minister podczas tych spotkań poruszał, i czy nie otworzyłoby pana na szersze spojrzenie w tym temacie? Wie pan, ja nie należę do ludzi, którzy unikają kontaktu z innymi ludźmi. To chyba państwo mieli już okazję stwierdzić. Natomiast tryb, w jakim pan tymczasowy minister Szynkowski-Welsenk zwrócił się do mnie z prośbą o spotkanie, jest co najmniej zadziwiający. Dzisiaj od rana mój sekretariat zaczął alarmować mnie wiadomościami, że pan Szynkowski-Welsenk chce się ze mną natychmiast spotkać, ale wyklucza na przykład ten dzień w całości, bo jest za granicą, inny dzień w całości, bo jest za granicą. Mogę się z nim w trybie natychmiastowym spotkać dzisiaj, ewentualnie jeszcze znalazłoby się w kalendarzu zajętym pana ministra jeszcze jakieś okno, no, być może w czwartek. W tym trybie pożaru, w tym trybie nagłego wzywania marszałka Sejmu na dywanik de facto przez ministra spraw zagranicznych ja się nie odnajduję. Znaczy, przepraszam bardzo, był u mnie premier Morawiecki. Co miał do powiedzenia w sprawach dotyczących ministra Szynkowskiego-Welsenka, wyjaśnił, jest przełożonym pana ministra. Jeżeli pan premier do mnie zadzwoni i będzie chciał rozmawiać o ważnej kwestii jakiejś, która, jak rozumiem, się wydarzyła, bardzo proszę. Natomiast to, że minister nagle rano stwierdził, że będzie mu pasowało, żeby na social mediach pokazać się, że był u mnie i przekazał rzeczy, które uważał za ważne do przekazania, nie zobowiązuje mnie do realizowania jego programu mediów społecznościowych, mówiąc zupełnie wprost. Pan minister Szynkowski-Welsenk powinien pamiętać o tym, że tym ministrem będzie jeszcze do poniedziałku. I rozumiem, że ma do powiedzenia bardzo ważne rzeczy. Ja rozumiem, że walczę o rzeczy, które są w pracowników, że niestety przed tym posiedzeniem Sejmu naprawdę mam dużo zajęć, ale z największą przyjemnością spotkam się z panem ministrem w przyszłym tygodniu. A jak pan w ogóle ocenia te błyskawiczne tournée pana ministra, tak żeby jeszcze zdążyć i zdjęcia chociażby z ministrem spraw zagranicznych Węgier, który dni wcześniej z Ławrowem się spotykał? Mocno trzymam za pana ministra kciuki. Czas jest krótki, jak mawiają u klasyków, siekiera do pnia jest przyłożona, a ja niezwykle cieszę się z tego nagłego wzmożenia. Działają, jakby jakiś inny duch w nich wstąpił. Pracują za siedmiu, piszą te ustawy, jeżdżą po świecie, występują na Sejmie. Serce rośnie, serce rośnie. Oby ten 14-tygodniowy, jak to się mówi po angielsku, trial, okres próbny, który tak wspaniale wychodzi niektórym politykom Prawa i Sprawiedliwości, wszedł im w krew. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś z państwa ministrów, powtórzę to raz jeszcze, chce się ze mną spotkać, przyszły tydzień, dysponuję czasem, serdecznie zapraszam. No niestety nie jestem w stanie czasami umówić się z godziny 7 na godzinę 10, bo pan minister doszedł do wniosku, że potrzebuje w tej sprawie mieć ze mną zdjęcie na Facebooku.
To ostatnie pytanie, bo... Tak. Dzień dobry, panie marszałku. Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Mamy informację z ostatniej chwili. Będzie miał pan okazję jako pierwszy polski polityk odnieść się do tego. Otóż Polska Agencja Prasowa podaje, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z przygotowaniem projektu tak zwanej ustawy wiatrakowej. Więc prośba o komentarz. Bardzo czekam na ustalenia prokuratury w tym zakresie. Odczytuję to jako jednoznaczną deklarację polityczną ze strony prokuratury. Natomiast przy całym szacunku dla wymiaru sprawiedliwości, jaki by on nie był, nie mam raczej wątpliwości co do efektu tego postępowania, chyba że się jakoś bardzo mocno zaskoczę. Przez najbliższe 4 czy 5 dni będziemy obserwowali jeszcze różne cuda i różne wydarzenia. Jeżeli prokuratura chce coś sprawdzać, niech to sprawdza, naprawdę nic nie znajdzie. Natomiast rozumiem, że ten news, który dzisiaj musi pójść w świat, że prokuratura się tym zajmuje i sam prokurator nadał bieg sprawie, w związku z powyższym na pewno coś musi być na rzeczy, bo wiadomo, że prokuratura błahymi sprawami się nie zajmuje i po nie nie sięga, jest, jak rozumiem, elementem gry komunikacyjno-politycznej, która teraz będzie się w tej sprawie toczyć. Prokuratura niech zrobi w tej sprawie swoje. Rozumiem, że politycy, wnioskodawcy będą się do tego odnosić w swoim trybie. Bardzo jestem ciekaw jej ustaleń, tak mówiąc zupełnie szczerze. Mam nadzieję, że nadejdą szybko, bo skoro ktoś złożył taki wniosek albo prokuratura zrobiła to z urzędu, to chyba wszyscy mamy prawo jak najszybciej dowiedzieć się, co tam rzeczywiście przy tej ustawie się działo. Panie marszałku, to jeszcze krótki, jeżeli mogę jeszcze jedna, bo to jest ważna rzecz. Wspomniał pan o tym, że ta ustawa dotycząca wakacji kredytowych, jeżeli chodzi o projekt, który wpłynął, projekt poselski, zostaje wycofana, będzie czekała jako projekt, aż wpłynie jako projekt rządowy, no ale mamy inny projekt. Projekt rządu premiera Mateusza Morawieckiego, który jest tutaj złożony. I co z nim? Czy on będzie procedowany? Czy ta jest wpisany w harmonogram? Czy on będzie procedowany? Czy ta sprawa całkowicie spada tym razem z agendy? To zależy od komisji. Oba te projekty są w komisji. Projekt rządowy i projekt poselski, który teraz będzie wycofywany ze względu na pewną logiczną spójność naszego zachowania jako tej nowej koalicji. Chcemy i taką decyzję podjęliśmy, żeby to były projekty, które już będzie załatwiał nowy rząd, skoro on będzie za tydzień i będzie ponosił za nie odpowiedzialność. To jest logiczne. Ale do końca roku może nie zdążyć. Słucham? Do końca roku może nie zdążyć. No, ja rozumiem, że pan prezydent nie będzie jakoś specjalnie zwlekał w tej sprawie. A Sejm da radę? Sejm da radę bez problemu. Senat też da radę bez problemu. Rozumiem, że pan prezydent nie będzie czekał do ostatniego dnia do wieczora, bo to jest ważna dla Polaków sprawa. Natomiast dzisiaj decyzja jest w rękach komisji. Te projekty ona może scalić, może procedować ten projekt, może wstrzymać się do momentu, kiedy wpłynie projekt rządowy. My jesteśmy jako Sejm, ja jako marszałek Sejmu, w tej chwili zależni od stanowiska komisji, ja go jeszcze nie znam. Więc jak Komisja Finansów się w tej sprawie wypowie, będziemy mieli w tej sprawie jasność, no to wtedy będę mógł powiedzieć, będzie ten punkt jutro na porządku obrad, bo jutro był wstępnie planowany, albo też nie będzie. Mam nadzieję, że do wieczornego prezydium będziemy bogatsi o tę wiedzę ze strony komisji w tej sprawie. Co zamierza z tym zrobić? A ten projekt poselski spada, bo co, bo jest zły, czy że nie ma zgody w koalicji? Nie, dlatego, że podjęliśmy taką decyzję, że tego typu rzeczy o tej wadze będzie już procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych i to jest słuszna decyzja. Dla pewnego porządku, który teraz musimy zaprowadzić w tym trudnym przejściowym momencie, tak po prostu będzie lepiej. Dla tego projektu i jeszcze jakby były inne projekty, to dla tych projektów też by było tak lepiej. Rząd będzie za tydzień w Polsce. On będzie brał odpowiedzialność za tego rodzaju decyzje. Tak powinno być. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.